Okej, cześć siemanko, jak pewnie pamiętacie, drodzy widzowie, ostatnio dość ciekawie podziało się na argentyńskim markecie Steam. Co się wydarzyło? O tym powiemy sobie już za chwilę. Na samym starcie proszę cię tylko wyłącznie o łapkę w górę. Oraz tutaj widziałem, że podobny film nagrał John, więc nie chcę w jakiś sposób tutaj wchodzić w paradę. Zapytałem go o zgodę, wyraził zgodę, więc możemy lecieć z koksem. Zielone światło mamy. Także o co chodzi, jak można to wykorzystać i co dalej? Otóż proszę państwa, cena argentyńskiego pesa, jak możemy zobaczyć, w ciągu zaledwie jednego dnia spadła o dokładnie 50%. To jest gigantyczny krok, gigantyczny spadek. Z naszej perspektywy może to być ciekawe, gdzieś tam dla co pani ktoś może być nawet zabawne, ale trzeba sobie powiedzieć prosto w twarzy, dla tamtych ludzi to jest dramat, to jest potężna lipa, nawet nie wiem jakimi słowami to wyrazić, chyba dramat jest najbardziej adekwatny do tego, co się dzieje. No i to była pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że w tym momencie, kiedy to się działo, doszło jeszcze do jakiegoś bugu, slash błędu, celowego, niecelowego, to już ciężko powiedzieć, w wyniku czego przedmioty w CS-ie, właśnie w Argentynie, były dużo, dużo mniej wyceniane. Można było je wtedy kupować za około 30%, tam jakby złożyły się trzy składowe. Po pierwsze ta waluta je zawaliła, po drugie tam były jakieś zmiany w podatkach i nagle ten podatek się turbo zmienił na Steamie, więc też musieli zmienić i jeszcze się pomylili i coś tam kliknęli źle. W wyniku czego doszło do sytuacji takiej, że wszystkie przedmioty, które można kupować w CS-ie dwójce, były dużo, dużo taniej, plus oczywiście przedmioty na jakby markecie wtedy dla Argentyńczyków były też dużo, dużo tańsze. Głównie odczuły to przedmioty takie jak zestaw kolekcji Anubisa oraz klucz do Team Fortressa dwójki. Z perspektywy całego marketu mam wrażenie, że ten drugi jest nieco ważniejszy, z tego powodu, że on często używany jest jako taka waluta, jako taki stable, czyli po prostu przedmiot, który możemy posiadać, za niego też się wymieniać. Tak jak dawniej na pewno pamiętacie w CSGO, tak klucze pełniły taką funkcję, tak ów klucz mamy dalej, tylko tym razem z Team Fortressa dwójki. Dlaczego jest on fajny? Dlatego, bo nie ma na niego trade locka, więc możesz go nabyć i w sekundzie przesłać sobie oczywiście na inne konto i na tym innym koncie nie będzie on czekał. Co się z nim podziało? O tyle się ciekawie podziało, że jego cena z 9 zł spadła sobie nawet do 7 zł, nawet poniżej 7 zł. No działo się tak dlatego, że ów Argentyńczycy mogli kupować ten przedmiot, tutaj są różne spekulacje, więc pozwolę sobie podać przedział od 3,50 do 5,50, bo naprawdę słyszałem masę głosów, a sam się nie mam jak to potwierdzić, w związku z czym od 3,50 do 5,50. Tak czy siak, i dolna i górna granica są naprawdę hardkorowe względem ceny 9 zł, w związku z czym jak sami widzicie, no była to ów niesamowita promocja. Na chwilę obecną okej, cena to już nie jest 7 zł, udało się odbić do około 9-8 zł, ale od kilku dni, w sensie od dokładnie 2 dni, obserwujemy tendencję spadkową, gdzie jak możemy zobaczyć jeszcze z wczorajszych prawie że 9 zł, obecnie mamy 8,20 i ta cena, jakby na to nie patrzeć, trochę sobie leci w dół. Więc to się jakby na to nie patrzeć podziało i co sobie warto jeszcze powiedzieć, to to, że John zapodał jeszcze jedną fajną ciekawostkę, ale o tym może sobie powiemy później. To bardzo podobna sytuacja jest oczywiście z Anubis Collection Package. Możemy sobie zobaczyć, że jego aktualna cena to jest 6 zł. Ciekawe jest w nim to, że możemy ją kupić cały czas w CS-ie dwójce za 8,25. Też nawet ja poddawałem pod wątpliwość, czy ów przedmiot mógłby się stać pewnego rodzaju stablem, z tego powodu, że on jakby możemy go kupić w limitowanych ilościach cały czas za 8,20-8,25 w CS-ie. No ale jak widać na chwilę obecną nie zanosi się na to z tej perspektywy, że na, tak jak to mówiłem, w CS-ie 8,20, tutaj niecałe 6 zł. Więc no szanujmy się, jakoś nie idzie to równo z kursem, że się tak wyrażę, tak jak to miało miejsce to jeszcze przez kilka miesięcy. Więc co warto sobie powiedzieć? Po pierwsze warto sobie powiedzieć, że to co powiedziałem miliardy razy, powtórzę miliard pierwszy, no źle, w złym świetle stawia to market Steam. Ale mam wrażenie, że ile razy to mówię, tym za każdym razem coraz mniej jakoś to tak ma jakiekolwiek znaczenie. Mam wrażenie, że market Steam już tyle rzeczy odwalił, już tam się tyle rzeczy podziało po prostu jako tako, że to jest po prostu, nie ma tutaj szans, żeby musieliby na pewno odwalić coś grubego, a nawet jeżeli, to mam wrażenie, że to w jakiś sposób nie szlaga reputacji marketu Steam, bo tak po prostu jest. W związku z czym nie będę może nawet o tym mówić, no powiedziałem, więc, ale nie zaliczam tego, okej? Nie zaliczam tego. Kolejna kwestia jest oczywiście taka, że z naszej perspektywy może to być ciekawe do obserwowania, bo jest to taki duży test marketu, co się dzieje w przypadku, kiedy market zostanie nagle zalany dużą ilością supply jakiegoś to przedmiotu. Możemy w ten sposób wysunąć wnioski na przyszłość, co w sytuacji, gdyby ktoś się chciał tak zabawić. W sytuacji takiej, że po prostu nagle wpuści sobie bardzo dużo przedmiotów po dużo niższej cenie. Nie mówię, że robiłby to, żeby od razu w jakiś sposób, jakby na to nie patrzeć, mega zaniżać jakąś cenę, ale być może ktoś by takowe intencje mógł mieć. Więc to jest druga kwestia, którą należy z tego wyciągnąć. Trzecia kwestia jest dla mnie bardzo ciekawa, kiedy te przedmioty zaczną odbijać. Dlaczego? Dlatego, bo ja osobiście, podkreślam ja osobiście, uważam, że ta cała sytuacja ma dość duże znaczenie krótkoterminowe i bardzo niewielkie długoterminowe. Już tłumaczę dlaczego. Mam wrażenie, że teraz ten, kto będzie chciał w jakiś sposób na tym zbić interes, bije na tym interes, to znaczy po prostu kupi te przedmioty dużo, dużo taniej. Ciekawie się również będzie działo za już chyba 5 czy 6 dni, w momencie, kiedy te przedmioty będą już będzie można się nimi tradeować. Mówię to oczywiście o CS-owych przedmiotach, nie mówię o Team Fortressie dwójce, bo wtedy on zaleje, te przedmioty zaleją inne markety, wiecie, wszystkie buffy, bitskins, skinsy, markety i tak dalej. I wtedy też będzie ciekawie, bo aktualnie jesteśmy podczas takiego okresu przejściowego, nazwijmy to sobie, kiedy już wszyscy wiemy, co się stanie, ale do końca czekamy na to, co się stanie. Więc poczekamy, aż te przedmioty zaleją inne markety. Zobaczymy, jakie tam będzie akcja, czy tam te spadki też będą jakieś gigantyczne, czy już będzie troszeczkę po fakcie i te spadki jakieś duże nie będą. Więc w krótkoterminowym ujęciu mam wrażenie, że to jakby zrobi dość dużo na markecie, będzie miał dość duży impact.
z tego powodu, że wszyscy o tym mówią, jest o tym głośno, ludzie się na to rzucą po prostu i po prostu teraz jakby nie patrzeć na te przedmioty, mogą one po pierwsze być tańsze, po drugie może ich schodzi dość dużo i to sobie warto powiedzieć. Jeżeli chodzi zaś o zajęcie długoterminowe, jestem wręcz przekonany, że za rok nie będzie po tym większego śladu, też mało ktoś będzie po prostu o tym pamiętał, w wyniku czego też się jakoś o tym nie będzie mówiło. Nawet jeżeli doszłoby do sytuacji, że za rok jakimś cudem te przedmioty nie wrócą do wcześniejszej ceny, no to mam wrażenie, że one będą dość blisko jako tako. Osobiście uważam, że te przedmioty, jeżeli nic innego się z nimi jako tako nie wydarzy, tylko patrząc stricte jako na przyczynę, jako ten kryzys argentyński nazwijmy sobie, i jako na skutek za rok co będziemy obserwować, mam wrażenie, że to po prostu nie wpłynie na to, że po prostu zobaczymy te przedmioty tańsze tylko i wyłącznie z perspektywy NATO. Słyszałem szacunki, ale nie będę ich podał jako potwierdzone info, więc zaznaczam, podkreślam i uwypuklam, iż jest to info niepotwierdzone, tylko zasłyszane i słyszałem, że kilka razy się powtarzam, więc też się powtórzę, a mianowicie, że około tych kluczy mogło zejść około 500 tysięcy. Słyszałem tam, że 400, słyszałem, że 500 tysięcy, czy jest to dużo? No jest to dużo, no bo możemy zobaczyć, że na markecie na chwilę obecną jest 60. Wiadomo jest, że nie jest to liczba, którą się musimy jakoś niesamowicie sugerować, ale myślę, że daje trochę ona do myślenia. Warto też sobie zwrócić uwagę na to, ile tych przedmiotów teraz schodzi, a mianowicie schodzi ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. W związku z czym tutaj też może być ciekawie. No i co oczywiście jeszcze należy powiedzieć, to to, że jakby na to nie patrzeć, dużo ludzi też może w jakiś sposób czeka na to, aż po prostu to będzie już do wymiany, żeby też móc to rzucić na inne markety. Nie mówię oczywiście o tym kluczu, tylko o innych przedmiotach. W związku z powyższym, tak jak to powiedziałem, krótkoterminowo może być znaczenie dość duże, długoterminowo nie wydaje mi się. Kolejna kwestia zapodana przez Johna, także mam nadzieję, że doczekaj tego momentu, to jest to, że mamy indeksy, czyli w dużym skrócie jakbyś chciał sobie kupić każdy przedmiot, który się znajduje do CSGO, w sensie teraz do CS2, ale każdy przedmiot, to znaczy, że kupujesz sobie w każdym stanie, w stataku, nie w stataku, w każdym stanie, każdy możliwy przedmiot, kapsułki, skrzynki, każdy przedmiot do CS-a, no to możemy zobaczyć, że na przestrzeni tych dni wartość poskoczyła około 100 tysięcy dolarów, czyli że jakby na to nie patrzeć, nie chodzi z perspektywy takiej, że jeżeli ktoś ma każdy przedmiot, to zyskał 100 tysięcy dolarów, tylko z perspektywy takiej, że poniekąd świadczy to o kondycji marketu oraz o, jakby na to nie patrzeć, wartości wszystkich to przedmiotów. Myślę, że jest to dla nas dość cenna informacja i z perspektywy takiej, że na przestrzeni ostatnich kilku dni te wartości leciały w dół, czyli można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że wszystkie, znaczy średnio ujmując przedmioty, były one tańsze wtedy na markecie, no to możemy zobaczyć, że od ostatniego czasu poleciało do góry, co było takim właśnie skutkiem tylko i wyłącznie sytuacji argentyńskiej. Więc cała sytuacja jest dla mnie niesamowicie ciekawa, po pierwsze pod względem obserwowania tego, wyciągania wniosków, jakiejś tam edukacji na przyszłość. Po drugie, z perspektywy takiej, żeby zobaczyć, jak to się będzie prezentowało w przyszłości i jaki fakt się będzie to miało wpływ. Bo jeżeli się okaże, że wpływ to ma znikomy, to znaczy, że takie, no umówmy się, według mnie dość duże afery, dość duże błędy, jakby na to nie patrzeć marketu, tak na sprawę uchodzą na sucho, rozchodzą się po kościach po czasie i po prostu jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej potoczy. Tymczasem, drogi widzu, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!